Mili Państwo, przyjechałem, bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi oraz księdzu, który mi tutaj pomaga i za to, że mogę wystąpić w tym ważnym dla mnie miejscu. Idąc w ogóle zobaczyłem, że ten kościół pamięta Polskę pierwszą Rzeczpospolitą. Był wybudowany w 1771 roku, jak dobrze widziałem na tablicy. Druga tablica, która mnie poruszyła i przeczytałem, to jest tablica upamiętniająca, że w tym miejscu był chrzczony Zbigniew Herbert. I te jego słowa, że co noc stoję bosą przed zamkniętymi bramami tego miasta, naprawdę mnie poruszyło. Proszę Państwa, ta ziemia, na której Państwo mieszkacie, jest niezwykła. I to, że żeście dzisiaj też zostali w niedzielę, zamiast pójść i obejrzeć sobie jakiś film, albo posiedzieć w niedzielę, to też świadczy o tej społeczności, która tu mieszka. Dziękuję Państwu za to, że poświęciliście chwilę. Będę mówił o Polakach, którzy byli wielcy i pochodzili z tak zwanych kresów. Co to są te kresy? Nazywamy w Polsce ziemie, które są od granicy wschodniej, które kiedyś należały do Polski, wszystkie ziemie w tej chwili, których już nie ma w granicach Polski, kresami. Też pytane przede moje spotkanie dzisiejsze będzie antyukraińskie, antypolskie, antyrosyjskie. Nie, proszę Państwa, na tę ziemię trzeba patrzeć inaczej. Granice się zmieniają, państwa się zmieniają. Była tu kiedyś Polska, był Związek Radziecki, jest Ukraina. Natomiast ziemia zostaje nadal niezwykła. Zostaje niezwykła dlatego, że na tej ziemi, nie tylko w Polsce, ale na tym całym pasie ziemi, którą my nazywamy kresami, urodzili się i tworzyli wielcy Polacy i dlatego my tą ziemię musimy kochać. Jacy to wielcy Polacy, za chwilę mam nadzieję, uda nam się uruchomić komputer. Ale jednym z nich na pewno był Zbigniew Herbert, który urodził się tutaj. Ale czy tylko on? Teraz Państwo zobaczycie, że... I tak, zanim się wyświetli, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, w średniowieczu polski język był językiem potocznym. Nikt nie używał tego języka do momentu, dopóki nie pojawił się taki człowiek, który nazywał się Mikołaj Rajmund, który powiedział w 1505 roku, że Polacy nie gęsi i swój język mają. I teraz, jak mówię, to... Gdzież urodził się ten wielki Polak? Dla Polaków jest to jedna z najbardziej kluczowych postaci. To był pierwszy człowiek, który napisał po polsku. A urodził się, proszę Państwa, w Żuławnie pod Haliczem. Myślę, że Państwo wiecie, gdzie to jest. Kolejny wielki Polak, o którym tak naprawdę nie trzeba wiele chyba Państwu mówić. Dzisiaj mamy w Europie sytuację tego typu, że mamy nawałnicę islamską. Dzisiaj w Europie, w wielu państwach o tym człowieku się nie pamięta. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że w Austrii na przykład pamiętają wszyscy doskonale i uczą się tego na historii. Skąd pochodził ten wielki człowiek, który w 1686 roku zatrzymał Turków, którzy by spowodowali, że dzisiaj byśmy może się modlili nie w kościele, a w meczecie. To pochodził z Podhorst, tak? Urodził się w Olesku, jak dobrze kojarzę. Czyli jest kolejnym wielkim Polakiem z państwa terenów. Tadeusz Rejta. Jest to postać niezwykła, pochodząca nie z ziemi lwowskiej, ale z terenów Mińska. Tam też była kiedyś Polska, czyli obecna Białoruś. To jest człowiek, który, gdy pierwszą Rzeczpospolitą, niewiele lat po tym, jak ten kościół powstał, świętego Antoniego, postanowiono, sąsiedzi nasi, czyli Rosja, Prusja, Austria, postanowili rozebrać tą Polskę. I ten przymusiła Moskwa posłów Rzeczpospolitej, żeby jednogłośnie przyjęli to wielkie dobrodziejstwo, że już Polski nie będzie. I
ten człowiek położył się na schodach i powiedział, możecie mnie zabić, ja nie dopuszczę do tego, by Polskę rozebrano. Rejtana wyśmiano, że to jakiś niepopłąkany człowiek, bo przecież walczy o Polskę. Dzisiaj już jest ten człowiek wynoszony na piedestał, są i szkoły jego imienia i on też pochodził z Kresów. No tego pana za bardzo przedstawiać nie będę, a jak państwo myślę, że kojarzycie, specjalnie stawiłem znaki zapytania. Stoi w Lwowie piękny pomnik, pomnik Adama Mickiewicza. Największy polski poet pochodził z Nowogródczyzny, czyli to jest ziemi Kresów, które znajduje się w tej chwili na Białorusi, tworzył w Wilnie. Jest to postać jedna z najbardziej znanych w Europie. Natomiast jest jedno państwo, w którym nikt się o nim nie uczy. Pytałem dzieci w szkole nr 24 w Lwowie, jak sądzą, co to za państwo? No i wszyscy mówią Rosja. Mówi nie, żeby nie mówić o Rosji. Rosja akurat w tym przypadku nie ukrywa, że Mickiewicz był wielkim poetą, wielkim pisarzem w Niemczech. Dlaczego? Nie wiem, każdy myślę, że sam może odpowiedzieć. Jest to taka dosyć dziwna sytuacja, ponieważ o Mickiewiczu uczą się we Francji w podręcznikach, uczą się w Anglii, uczą się na Ukrainie, w Rosji, na Litwie oczywiście. Natomiast w Niemczech jest taka zmowa milczenia o wielkich Polkach. Tego pana myślę, że państwo znacie. Jest to ta piękna miejscowość pod Lwowem. I powiem szczerze, gdybym miał bardzo dużo pieniędzy, to wyremontowałbym ten zameczek, lecz nie zameczek, tylko jego kompleks, który on tam mieszka. I bym tam chciał zamieszkać, taki raj na ziemi. Aleksander Fredro, jeden z największych polskich pisarzy, pomnik jego przeniesiony ze Lwowa, stoi do dzisiaj we Wrocławiu. I tutaj są kolejne znaki zapytania, ponieważ ta postać jest dosyć mało znana. Aczkolwiek pytałem uczniów, od czego zaczynają studniówkę? No od Poloneza. Kto napisał tego Poloneza? No kolejny wielki Polak, który się urodził też na Kresach, bo urodził się i mieszka w Słonimiu. Słonim znajduje się na Białorusi dzisiaj, czyli w dalszym ciągu na tej pięknej ziemi kresowej. Tadeusz Kościuszko. Chyba nie ma miasta w Polsce, które nie miałoby głównej ulicy imienia Tadeusza Kościuszki. W momencie, kiedy tą pierwszą Polskę, pierwszą Rzeczpospolitą rozbierano, to był człowiek, który stanął na czele powstania chłopskiego, powiedział wszystkim, dam wam ziemię, to macie ze mną wywalczyć wolną Polskę. Niestety nie udało się pokonać wojska carskiego i trafił on do więzienia w Petersburgu, gdzie pewnie by skończyło się jego życie, gdyby nie śmierć szczęśliwa, na pewno dla niego, ale nie tylko, caryce Katarzyny. I gdy tron objął syn caryce Paweł, który jej nienawidził, wypuścił Kościuszkę. Natomiast to jest, mieli państwo, dom jego, który mieści się w tej chwili, znajdował w jego majątku na Mareczyszczyźnie. To jest teren Białorusi, daleko Słonimia, pomiędzy Słonimem a Mińskiem. I ten dom, gdy przyszły wojska sowieckie, został spalony. Wojska sowieckie spaliły to doszczętnie. Do takiego stopnia otoczyli ten dom i podpalili tak, żeby nie było śladu już po Polsce, na tych ziemiach. Ale mieszkańcy tam mieszkający, niezależnie czy byli Rusinami, Rosjanami, Polakami, oni biegli, ponieważ Kościuszko kojarzył się z czymś dobrym. To był taki ich trochę kościółek. Zaczęli gasić ten dom. Ale niestety nie mogli, bo otworzono do nich ogień z broni automatycznej i maszynowej. I ten dom spłonął. On dzisiaj wygląda tak. Natomiast dla tego wielkiego Polaka pieniądze na ten dom dało państwo amerykańskie. Dlaczego? Dlatego, że Kościuszko jest jednym z najbardziej znanych Polaków w Stanach Zjednoczonych, bo walczył o niepodległość również Stanów Zjednoczonych. No a tego pana obok Mickiewicza właściwie zawsze był taki spór w szkole, kto jest większym poetą, kto był większym poetą, Mickiewicz czy Słowacki.
Nigdy się nie da powiedzieć, która pani jest piękniejsza. Obie panie są zawsze piękne. Tak samo obaj poeci pisali w sposób niezwykły, w związku z czym Słowacki to jest jeden z największych wieszczów Polski literatury. Skąd pochodzi? Od państwa, z Krzemieńca. Jeden z największych kompozytorów na świecie. Jeżeli ktoś interesuje się muzyką poważną, nie może nie znać Moniuszki. Moniuszko pochodził z Podmińska, czyli też z dawnych ziem kresowych Rzeczpospolitej Polskiej. To tak nakreślone, dlatego że nie ma internetu, tam są strony do muzyki. Bardzo zapomniana postać, a ja ją bardzo lubię, szanuję i zawsze jak stoję w kościele podczas pasterki, to zastanawiam się, czy ilu ludzi wie, że to ten człowiek napisał, czym zaczynamy pasterkę. Pamiętacie państwo? Super, ślicznie. Bóg się rodzi, tak? Jak śpiewamy Bóg się rodzi, noc truchleje. Właśnie Karpiński napisał, urodził się i mieszkał w Wołkowysku, czyli obecna Białoruś, blisko granicy z Polską obecną, 30 km. Niestety mogiłka została sama, kościół doszczętnie zniszczony i taki został tam samotny, ale jego twórczość została. I jest to kolejny wielki Polak, z kresów, o którym na pewno warto pamiętać. Pytałem dzieci, kto mi jest to Lizę Rzeszkowa. To nie do końca dzieciaki wiedziały, natomiast jak przewracałem na zdjęcie Marii Konopnickiej, no to wszystkie, ponieważ była to szkoła imienia Marii Konopnickiej. Maria Konopnicka to dwie pisarki z tego samego okresu. Jedna z największych polskich pisarek. Przyjaciółki i razem mniej więcej w podobnym czasie umarły. Konopnicka jest pochowana u państwa tu niedaleko na cmentarzu w Czekowskim. Urodziła się w miejscowości Suwałki, która była moim rodzinnym województwem. Tak? Ja się urodziłem 30 km od Suwałki. W związku z czym pamiętam z dzieciństwa Konopnicką, czyli mamy ją wspólnie. Państwo tutaj, bo ona tu mieszkała, tworzyła, a tam się urodziła. Natomiast Eliza Orzeszkowa piękną powieść, chociażby nad Niemną, ale nie tylko, napisała. Natomiast to, że ona była wielką pisarką, to było jedno. Mieszkała, umarła i żyła w Grodnie. Natomiast była to wyjątkowo dobra kobieta. Ona nie patrzyła, czy dziecko jest Białorusinem, Ukraińcem, Rosjanem, Polakiem, Żydem. Jak jest biedne, to ona tym dzieciom pomaga. Do takiego stopnia, jak rodzieńszczanie ją kochali, że w momencie, gdy była ciężko chora i w Polbruku była ułożona ulica, to wyłożyli tą ulicę całą słową. Po to, żeby wozy drabiniaste jadące nie zagłuszały jej spokoju, żeby mogła spokojnie odpoczywać. Pogrzeb jej w 1910 rokiem, jeszcze nie było Polski, bo to były jeszcze zabory, były ogromne manifestacje. Wojska carskie otoczyły tak, jak miała być zaraz wojna. Wszyscy ludzie poszli na pogrzeb kochanej Elizy. Eliza Orzeszkowa, jak umarła, postawiono jej oczywiście w Grodnie pomnik. Gdy przyszli Sowieci, to pierwszą rzeczą, którą mieli do zrobienia, to wysadzenie tego pomnika, żeby też się nie kojarzyło Grodno, ponieważ jest Polska. Ludzie przechowali ten pomnik. Ten pomnik przetrwał. Dzisiaj stoi również w Grodnie, aczkolwiek nie stoi na swoim miejscu, ponieważ miejsce Elizy Orzeszkowej zajmuje inny wielki człowiek, nawet moim przekonaniem wielki w dużym cudzysłowie, na pewno nie wielki dla Polaków, bo stoi w jej miejscu Włodzimierz Lenin. Natomiast Eliza Orzeszkowa pomnik stoi obok domu, w którym mieszkała. Ale chwała za to, że stoi, tak? O Marii Konopnickiej już wspomniałem. Jeszcze może powiem, że Maria Konopnicka zasłynęła, według mojego przekonania, jest osobą niezwykłą, chociażby za Rotę. Ta Rota jest takim hymnem kresowym i muszę powiedzieć, że zawsze mnie bardziej wzrusza, aniżeli hymn polski, chociaż oczywiście jestem Polakiem i uznaję hymn polski jako kwestię bezdyskusyjną. Kolejna wielka lwowianka wyśmiewała Polaków, wady Polaków, ale w sposób bardzo inteligentny. Śmieliśmy się z własnych wad, co trzeba zrobić, czyli krytycznie, co trzeba zmienić, żeby być lepszym. Czyli Gabriela Zaborska,
pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. I to jest kolejny człowiek, który tak naprawdę powinien być znany w podręcznikach. Jego wiersze znam. Każde dziecko go zna. Natomiast wszyscy zapominają, jak on się nazywa. Kto ty jesteś? Polak, Abrahams. Władysław Pełza. Przecież to jest taki pacierz Polaka. I każde dziecko, jak ojciec nasz, musi znać, tak samo znam, kto ty jesteś? Polak, mama. Władysław Pełza, kolejny wielki Polak pochowany, gdzie w cmentarzu Łyczakowskim. Gdyby nie ten człowiek, Polski w 1918 roku prawdopodobnie by nie było. Największy kompozytor, jeden z największych światowych kompozytorów muzycznych, aczkolwiek też ogromny dyplomata i wielki człowiek. I dzięki niemu chociażby Amerykanie musieli w 1918 roku naciskać na Europę, żeby ta Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Skąd pochodził? Z rejonu winnickiego. Winnice, tak. Tak, tak. Nie, nie, tam w centrum, tak. Tego pana... Tak, centrum, tak. Tego pana za bardzo przedstawiać nie trzeba. Józef Piłsudski. No, to jest postać na pewno, której nie można ująć, nic zabrać. Dzięki niej Polska odzyskała niepodległość. Na pewno był to rewolucjonista, na pewno kochał Polskę. Na pewno to, co udało mu się zrobić, to chociażby do dzisiaj na Gdańszczyźnie istnieje z puszków polskich, które właśnie Piłsudski wydał rozporządzenie, że trzeba założyć. I one do dzisiaj istnieją, pomimo że Gdańszczyzna należy do państwa litewskiego. Wyobraźcie państwo, 100 szkół. W Lwowie mamy dwie polskojęzyczne, tak? To jest to jego dzieło. Aczkolwiek ja mam osobiście małą pretensję do pana naszego marszałka Józefa Piłsudskiego, a mianowicie o to, że w 1920 roku, gdy jako jedyny, no, do tej pory właściwie, no, nie ma Związku Radzieckiego, ale jako jedyny pokonał Związek Radziecki, gdzie bolszewicy, że jeszcze to nie był Związek Radziecki, no ale to państwo bolszewickie i to państwo bolszewickie ci żołnierze uciekali, oni doszli do Warszawy. No i faktycznie tu manewr wojskowy spowodował, że w pewnym momencie Sowieci zostali otoczeni i zaczęli uciekać. Polskie wojska przegoniły tych Sowietów daleko za Kijów, daleko za Mińsk. I nagle, nie wiadomo dlaczego, zatrzymały się. Wojska sowieckie nawet nie wiedziały, o co chodzi. Dlaczego nas nie goni? Oni już byli 100 km za Mińskiem, a nikt ich nie goni. I oni wrócili. Potem w 1921 roku. Dlaczego? Też nie wiadomo. Państwo sowieckie było słabe. Podpisał z nimi traktat ryski i właściwie pozwolił żyć dla państwa bolszewickiego. Dlaczego? Myślę, że nacisk Europy, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, natomiast dla mnie jest to do końca niezrozumiałe, bo pewnie nie byłoby II wojny światowej, gdyby to było tego państwa w takim kształcie nie było. A to jest człowiek bardzo mało znany, natomiast ja uważam, że jeżeli ktoś z państwa specjalnie go pokazuje, jeżeli ktoś z państwa lubi, potrafi, chce czytać polską literaturę, powieści o czasach przedwojnia i wojny, jak wyglądała sytuacja właśnie na ziemiach kresowych, to warto sięgnąć do Józefa Mackiewicza z Wilna, spod Wilna dokładnie, to jest Czerwony Bór, stoi jego dom, który opisywał i też bardzo mocno właśnie zadawał pytanie Piłsudskiemu, dlaczego tego państwa bolszewickiego nie dobił. To właśnie dom Mackiewicza, jak przyszli Sowieci, nie pozwolili tam w ogóle wchodzić. Tak, żeby to bardziej jeszcze to serce bolało i ten dom do dzisiaj tak wygląda. W tej chwili wiem, że znalazły się fundusze i będą coś tam odbudowywać, żeby było jakiekolwiek muzeum. To bardziej dla postaci, dla osób mieszkających na Białorusi, ale też człowiek z Kresów. To był pierwszy ksiądz, którego właściwie potraktował, który spotkał się z wojskami sowieckimi. On rekrutował wojsko polskie w Słonimiu. No i jak wojska bolszewickie weszły,
No to go rozsiekały i zostawiły na 2 tygodnie, tak, żeby był postrachem dla wszystkich. Natomiast on wiedział, czym on ryzykuje i gdyby nie on, prawdopodobnie tutaj te tereny, ci Sowieci weszli bardzo szybko, on bardzo dużo wojska zrekrutował, bardzo nieznana postać jeszcze, natomiast bez mało materiałów, ale powoli, chociażby przez moją fundację dochodzimy do tych materiałów. Jeżeli było ciekawie, to ten pomnik, gdzie on jest pochowany, nie ma tabliczki. Udało nam się znaleźć replikę sprzed wojny i ta tabliczka powstanie. Nie ma tabliczki tak, żeby już nikt nie wiedział, co to jest za grób, czy to pomnik. Natomiast tam jest pochowany ksiądz Jan Weber. Dawno już Państwo wyrośli z koziołka Matołka, ale każdy z nas gdzieś tam pamięta tą polską bajkę, nie tylko to, szaleństwo pan Newy, jeden z największych pisarzy polskich dla młodzieży i dla dzieci, Kornel Makuszyński, a urodził się w Stryju. Kolejny Lwowianin, jeden z największych poetów polskich, Leopold Staw, pochowany też u Państwa na cmentarzu. No, tego Pana przedstawiać nie trzeba raczej, ale nawet miałem przyjemność być w tej restauracji, gdzie Banach siedział i pił kawę na tej kartce. Robił różnego rodzaju działania matematyczne, jeden z największych matematyków, jaki świat widział Stefan Banach. I skąd pochodził? Zaczyna być już nudne, ja wiem, ze Lwowa. Kolejna wielka postać, bardzo mało znana jeszcze w Polsce. Muszę kontrolować, bo jest następna przerwa. Rotmistrz Witold Pilecki. Jeszcze mało znana postać, natomiast proszę mi uwierzcie Państwo, że za parę lat cały świat będzie mówił o tej postaci. Ona była bardzo mocno chowana, ukrywana przez system sowiecki, komunistyczny, który w Polsce też, jak Państwo doskonale wiecie, był. Rotmistrz Pilecki udał się na taką wycieczkę. Ja mówię oczywiście w sposób sarkastyczny, to nie była żadna wycieczka. W czasie II wojny światowej na terenach Polski Niemcy urządzili piekło dla ludzi. No, mówi się faszyści. Trzeba jasno powiedzieć Niemcy. Jakie to było piekło? To były obozy, komory gazowe i tak dalej. Oczywiście większość ludzi, którzy tam zostali, większość tych ludzi, którzy zostali tam zamordowani, to byli Żydzi. Ale nie tylko. Jak Państwo doskonale wiecie, byli tam Polacy, Ukraińcy, Rosjanie. Natomiast to piekło jest nam dzisiaj znane. Natomiast wówczas nikt nie wiedział, co się tam dzieje za tymi murami. Rotmistrz Pilecki z rozkazu Armii Krajowej udał się złapać specjalnie po to, żeby pójść do obozu i złożyć sprawozdanie, co tam się tak naprawdę dzieje. Uciekł z tego obozu, zdał sprawozdanie na Zachód i do Stanów Zjednoczonych. Nikt nie chciał za bardzo uwierzyć, że tam się mogą takie rzeczy dziać. Dzisiaj jest to oczywiste. No, niestety, po wojnie przyszła władza komunistyczna i sowiecka. Trzeba było rotmistrza za to wielki wyczyn po prostu zabić. Maltretowali go, zabili w piwnicy strzałem w głowę i zakopali do dzisiaj nieznanym miejscu. Ale powoli dochodzimy, gdzie to jest i prawdopodobnie jest pochowany w Warszawie, na tak zwanej Łączce. Niestety dojście do jego szczątek jest utrudnione, ponieważ na tych bohaterach pochowano później komunistów. Dzisiaj trzeba prawnie te groby przejrzeć, pomimo że komuniści to ludzie, no są. Nie można wykopać, trzeba najpierw wszystko legalnie przenieść te groby do komunistów, żeby później się do tych dołów śmierci dokopać. A to był dom rotmistrza Pileckiego pod Lidą. I kolejny wielki człowiek z Kresów. I Sowieci kazali go zrównać z ziemią. Pilecki kochał to drzewo, ścięto to drzewo. Miał staw, zasypano staw, tak żeby nie został po nim żaden ślad. Po tylu latach udało się o tym człowieku przypomnieć i w Polsce zaczęto mówić. To jest kolejna wielka postać, bardzo jeszcze słabo znana, to jest z serii Żołnierze Wyklęci. Żołnierze, którzy nie podporządkowali się sowieckiej władzy, która przeszła, wysyłała do łagrów, mordowała i walczyła. Niestety, jak i kolejni tutaj
Łupaszka i Kalankiewicz zostali w końcu zabici. Kolejny wielki Polak, Melchior Wańkowicz, żołnierz Andersa, który walczył pod Monte Cassino i z tego powodu i o tym pisał. Jest to człowiek, który pochodził z Mińszczyzny, czyli z Kresów niedaleko Mińska. 11 grudnia, dzisiaj mamy 13, czyli dwa dni temu, była rocznica śmierci generała Stanisława Maczka, człowieka z ziemi lwowskiej, jednego z największych polskich generałów, który walczył w czasie II wojny światowej, potem walczył o niepodległość Francji. Niestety nasi wspaniali sojusznicy, alianci, Francuzi, Anglicy po wojnie zapomnieli o nim. Nie mógł wrócić do kraju, bo tu Sowieci na niego czekali, czekał jego wyrok śmierci. Za to, że był żołnierzem takim ważnym i walecznym o Polskę. Francuzi, Anglicy zapomnieli dać mu emeryturę. Musiał pracować jako barman i magazynier, żeby przeżyć swoje lata kolejne. A pochodził ze, nie wiem jak to było ukraińsku, Szczerzec po polsku, Szczirec. Tak, nie wiem, źle czytam, ale rejon włoski. Jeżeli ktoś lubi fantastykę, Stanisław Lem, urodzony we Lwowie, jeden z największych, nie w tą stronę, właśnie pisarzy science fiction, oczywiście urodzony we Lwowie. Domenka Mostowicz. Nie wiem, na ile tutaj trafiały do Państwa polskie filmy, polska literatura, ale on napisał, chociażby Znachora, napisał Karierę Nikodema Dyzmy. Pochodził z ziemi lwowskiej. To były bardzo krytyczne książki pokazujące II Rzeczpospolitą i jej braki, które Polska bardzo dobrze, bo zawsze krytyka jej daje zrozumienie. Natomiast no, niestety zginął tutaj pod Lwowem, gdy przyszli Sowieci, bo prawdopodobnie miał za eleganckie buty i chyba taki był powód zastrzelenia tego człowieka tutaj w 1939 roku. O Sienkiewiczu na pewno Państwo słyszeli, napisał chociażby trylogię Ogniem i Mieczem, potem Pan Włodzioskiego. Pan Włodzioski, akcja dzieje się w Kamieńcu Podolskim, między innymi tak. A to jest aktor, który zagrał Pana Włodzioskiego, uznawany za już nieżyjący, za właściwie najlepszego polskiego aktora, Tadeusz Kubnicki. Oczywiście pochodził ze Lwowa. Generał Władysław Anders nie urodził się do Lwowa. Jego żona długa była ze Lwowa, natomiast on tu stacjonował wiele dłuższy czas, walczył 6 razy ranny za ojczyznę. Niestety wygrał pod Monte Cassino, pokonał Niemców, nie tylko pod Monte Cassino, bo i Polonii. Natomiast po wojnie odebrano obywatelstwo polskie jako zdrajca narodu przez państwo sowieckie. Potraktowany, zmarł na emigracji w 70 roku. Jak ktoś lubi filmy oglądać, to musi sobie zdawać sprawę, że w filmie poza treścią bardzo istotna jest muzyka. Tak jak dzisiaj patrzycie Państwo czasami na stronę kino, gdzie nie ma muzyki, to ten film taki jest skąpy. My sobie nawet do końca sprawy nie zdajemy, czy muzyka nie przeważa na nasz umysł, czasami nad treścią. Emocje, wzbudza i tak dalej. Wojciech Kilar, największy polski kompozytor, jeżeli chodzi o filmy, o muzykę filmową, oczywiście urodził się w Lwowie. No i tego pana przedstawiać nie trzeba. Ja jestem z Lwowa. Już jest tą tablicą, która tam wisi tymi słowami. Tu, że był chrzczony. Pan kochał Lwów. Tak jak tam jest napisane, że co budził się bosy. Nocą budził się bosy, stał przed bramą zamkniętego miasta. Sowieci, ja nazywam Sowietów, ponieważ te władze komunistyczne w Polsce były z nadania Moskwy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie była żadna władza polska. Myśmy jako Polacy mieszkający na terenach Rzeczypospolitej nie mogli otrzymać paszportu na zachód. Mogliśmy wyjeżdżać na przykład do Związku Radzieckiego, do Bułgarii, natomiast na zachód paszportu nikt nam nie chciał dać. Chyba że było się jakimś aparatem. Natomiast Herbert dostał propozycję. Jako jeden możesz jechać wszędzie, tylko nie do
Związku Radzieckiego i tylko nie dąbował. Oni się go bali, że on tu przyjedzie, a on miał taki język, że on się niczego nie bał. I nie wpuszczali, tu jest jego mama pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. I do końca swojego życia w Polsce też krytycznie podchodził do władzy, nazywając rzeczy po imieniu. Tadzie Jasiński to jest taki symbol. 13-letni chłopczyk, który podczas wejścia wojska sowieckiego do Grodna, nie było tam wojsk polskich regularnych, ponieważ wojska wówczas walczyły na zachodzie z Niemcami. I ludność nie chciała Sowietów. Ludność cywilna. I właśnie dzieci, również z butelkami benzyny, powstrzymywały te czołgi. Tam była zażarta walka przez parę dni z nieuzbrojoną ludnością cywilną. No i Tadzio Jasiński jest takim symbolem. Choć bestialscy Sowieci przywiązali tego dzieciaka jako żywą tarczę do czołgu. I on tam dostał, nie wiem, 2-8 kul. Kobiety go zdjęły i na rękach matki zmarł. Jest symbolem, dlatego że tam również wyprowadzono dzieci na psią górkę, związano drutem kolczastym i rozstrzelano. Niestety na tej psiej górce do dzisiaj w Grodnie jeszcze nie ma żadnego krzyża, mam nadzieję, że będzie. Natomiast to jest taki symbol obrony Grodna i walki heroicznej o wolną Polskę. Antosia Petrykiewicza nie trzeba za bardzo przedstawiać Państwu. To jest kolejny symbol Orłów Lwowskich. To jest ta historia, która pokazuje, jak ta ziemia jest trudna dla z kolei do pochodzenia. No, trzeba się godzić, trzeba żyć wspólnie, natomiast jak trzeba kochać ojczyznę, żeby mając 13 lat iść i walczyć. Dzisiaj takie czasami się zastanawiam, czy możliwe, tak? Ale małe Orlęta Lwowskie pokazały, że możliwe. Ksiądz Józef Obrębski, kolejny wielki Polak, tu nieznany, na Białorusi nieznany, bo to jest współczesny Polak. Natomiast na Wileńszczyźnie już nie żyje. Ale o księdzu Obrębskim wie każde dziecko. Nie można porównywać księdza do jeszcze, bo to jest pewna droga, tak? Ale to jest taki trochę święty za życie. To jest człowiek, którego wszyscy kochali. Mali, duzi przychodzili do księdza Obrębskiego i on zawsze znajdował dla wszystkich czas. Ikonę mężczyzny. Czesław Niemen, jeden z bardziej znanych piosenkarzy lat 70. i 80. w Polsce, się naprawdę nazywał Czesław Wydrzycki. To ogromne było, ogromne bohaterstwo, że on przyjął Niemen od rzeki Niemen, który Polsce Sowieci zabrali. I też kochał tą ziemię i pochodził z Kresów, z obecnej Białorusi. Nie wiem, czy ktoś z Państwa lubi sport, piłkę nożną. Jeżeli tak, to Polska była 2 razy trzecia na świecie w piłce nożnej. Pierwszy raz w 1974 roku. I wtedy zaczęło się w ogóle liczyć wśród piłkarzy. Ja wiem, że może to nie jest w dziejach świata wielka sprawa, ale dzisiaj mamy trochę inne realia. Nożna stała się 5. gospodarką świata. Niestety albo stety. Kazimierz Górski, pierwszy trener, który stworzył tą polską drużynę i pochodził z Angola. I tych postaci jeszcze byłoby jeszcze wiele, wiele. To są te najgłówniejsze. I muszę Państwu powiedzieć, że to zobowiązuje i Państwa, i nas. I pytanie, dlaczego Polacy kochają. Bo ta ziemia jest niezwykła. Bo to na tej ziemi nie tylko rosną wspaniałe rośliny, ale jak Państwo widzicie, rośli najwięksi, najwspanialsi Polacy. Ja nie mówię, żeby dzisiaj przesuwać jakiekolwiek granice, natomiast nikt nie ma prawa odebrać nam miłości do tej ziemi i do Was. Was z kolei zobowiązuje to, żebyście wiedzieli Państwo, że to nie jest jakiś tam sobie Lwów, to nie są jakieś tam Kresy, to jest naprawdę wielka polska ziemia. I jesteście jej synami i córkami. Dziękuję bardzo.